comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes. Święty Józef miał też swojego patrona, którym był Józef Egipski, o którym wczoraj słuchaliśmy w pierwszej lekturze z Księgi Rodzaju. Józef był patriarchą, Józef Egipski. I święty Józef, który był wtedy zwykłym człowiekiem, bo my dzisiaj go tak postrzegamy jako świętego Józefa, jako człowieka wielkiego. Natomiast w Nazarecie przypuszczam, że był jednym z wielu. Nie rzucał się specjalnie w oczy ani w czasie jego życia, ani w czasie jego śmierci. Dopiero potem poprzez owoc jego życia, jakim był Chrystus, posługa wobec Chrystusa, dzięki dziełu, którym stał się Kościół, został odkryty święty Józef. Bo jego życie było życiem naprawdę bardzo, po ludzku rzecz biorąc, przeciętnym, niewidocznym, niewyróżniającym się. Święty Józef patrzył na swojego patrona i od niego się uczył. Dlatego wydaje mi się, że można jakoś zrobić krótką paralelę pomiędzy tymi dwoma osobami. Bo jeden i drugi otrzymał pewną misję od Pana Boga, co do której można powiedzieć, że się o nią nie prosili, że to było wbrew ich woli, że Pan Bóg tak, a nie inaczej ich życie poukładał. Józef Egipski. Nienawiść ze strony braci, więzienie. Kto by sobie taki los wybrał? Kto by chciał jako święty, jako wybrany coś takiego przeżywać? Wszystko może nie do końca nie z jego winy, bo jak czytamy w pełnej wersji wczorajszego słowa, to Józef donosił na swoich braci, do swojego ojca, czym bynajmniej sobie na miłość ich nie mógł zasłużyć, więc może i sam też dopomógł w tej nienawiści swoich braci, ale na pewno nie do takiego losu, który mu został zgotowany. I potem wychodzi z tego więzienia i tu jest, następuje taki moment, kiedy Józef już może przyjąć ten los albo go odrzucić. Może ma już wpływ na ten swój los. Do tej pory nie bardzo. Więzienie bynajmniej nie jest miejscem do wolności, do jej przeżywania w tym wymiarze zewnętrznym. Ale kiedy już z tego więzienia wychodzi, mógł w pewnym momencie powiedzieć dość. Spełniłem swoją rolę, wytłumaczyłem sen. Mogę w jakiś sposób od tego już kupony odcinać, mogę zażądać wolności dla mnie, czy tą wolność już otrzymałby. Mogę, nie wiem, mieć jakieś spokojne życie po więzieniu, to by wystarczyło. Nie muszę teraz pracować dalej dla Egipcjan, którzy mnie więzili, dla moich wrogów tak naprawdę. Mógłby się już z tej misji, mówiąc kolokwialnie, wymiksować. To już nie moja bajka. To już nie mój styl. Mi to wystarczy. Ale Józef wchodzi w pełnienie woli Bożej. Opiera się na tym, co Pan Bóg z nim robi. Jako Pan Bóg wyswobodził z więzienia, tak teraz otwiera przed nim te bramy rządów, w które wchodzi. Dzięki niemu ratuje Egipt. Dzięki niemu też ratuje innych. I paralelnie życie świętego Józefa z Nazaretu. Również odnajdujemy go dzisiaj w tej historii, która bynajmniej nie była jego historią, bo nie na taką historię się pisał. Że owszem, nie wiemy do końca i zdania uczonych są podzielone. Można przyjąć jedną albo drugą wersję, czy święty Józef był wdowcem starszym i pojął Maryję za żonę za namową starszych świątyni. To jest ta wersja z apokryfów,
która dalej jest wersją oficjalną w Kościele Wschodnim. U nas jakoś stosunkowo niedawno straciło obywatelstwo, nie wiadomo dlaczego, na rzecz świętego Józefa, tego młodego. Ale to już jest rzecz drugorzędna, o tym Pismo Święte nie mówi. Ale mówi o tym, że w tym momencie krytycznym Józef stanął wobec tego faktu, że nie będzie to małżeństwo, które on sobie wymarzył, na które się pisał, które miało być jego wersją. No bo miało być zwykłe małżeństwo. Poślubił piękną dziewczynę, chciał z nią mieć dzieci, chciał żyć naturalnie. To była rzecz jak najbardziej do przyjęcia. I nagle przychodzi fakt, z którym się nie liczył, że ta kobieta jest w ciąży. Nie z nim. Jak wobec tego zareagować? Zareagował tak, jakim był do tej pory. Był człowiekiem sprawiedliwym, czyli mężem opartym o prawo. I to prawo podpowiadało mu jasno, że powinien ją zostawić, nawet właśnie w tym kluczu, że nie chciał jej zniesławić, że przyjąć to zniesławienie na siebie. No, że on, to jest jego dziecko, zostawi ją. On się dalej będzie zmagał z tą tajemnicą, której nie rozumiał. I tu przychodzi właśnie moment, że Pan Bóg interweniuje, jak w życiu świętego Józefa Egipskiego, tak i jego, że Pan Bóg mu tłumaczy tą rzeczywistość. I to jest rzecz niesamowita, bo Józef opierał się o prawo, ale tak naprawdę nie pytał Pana Boga. To Pan Bóg musiał wejść, Pan Bóg musiał zainterweniować, Pan Bóg musiał wybrać ten sposób nawet, jaki dojść do Józefa, to znaczy sen, i przemówić do niego przez sen. Józef jak gdyby tej drogi nie obrał. Nie wchodził w tą intymność pytania Pana Boga. Oparł się o to, co jest naturalne, i oparł się o światło prawa, to, co było napisane. Pewno to wystarczyłoby. Wystarczyłoby do tego, żeby być człowiekiem sprawiedliwym, ale nie wystarczyło do tego, żeby być człowiekiem tej miary, do której przeznaczył go Pan Bóg. Do wypełnienia tej misji, którą miał do wypełnienia, czyli przyjęcia Maryi. I to już jest właśnie to coś, gdzie tak w przypadku Józefa Egipskiego, tak i jego, gdzie jest moment wolności wyboru. Bo Józef też stanął przed tym wyborem, jak Maryja, bo to jest zwiastowanie Józefa, jak Maryja w jej zwiastowaniu mogła powiedzieć Panu Bogu nie. Zbyt dużo niewiadomych. Zbyt wiele tajemnicy. Nie rozumiem. Przekracza to moje możliwości. Mogła, była w wolności, była wyboru. Pan Bóg jej tego nie zabrał. I podobnie święty Józef też był w możliwości wyboru. Mógł powiedzieć Panu Bogu nie. To jest coś, co nie jest wkalkulowane w moje życie. Ty możesz mieć taki plan. Ja w swojej wolności, i to nawet nie w tym znaczeniu, że teraz popełniłby grzech. Bo to nie była sprawa grzechu. To była sprawa wyższej rangi. Mógł powiedzieć Panu Bogu nie. Ale Józef, który jest tym człowiekiem sprawiedliwym, przechodzi, jak to było ci też w przypadku świętego Abrahama, o którym mówi Paweł Apostoł, że jest to przejście od sprawiedliwości tego świata, od sprawiedliwości tej prawnej, do sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. To był ten krok wolności, który wykonał Józef. Przyjął Maryję do siebie. Nie bój się. Miał lęk. Pan Bóg mu tłumaczy. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. I to Józef uczynił. Zbudziwszy się ze snu, uczynił to, co Pan Bóg mu powiedział. Wybrał to, co Pan Bóg mu objawił. Jakie są konsekwencje jednego i drugiego wyboru? Konsekwencje są takie, że jak w wypadku Józefa Egipskiego, to jest życie dla wielu, wielu tysięcy ludzi. Stał się żywicielem
Egiptu. Uratował od śmierci głodowej całe mnóstwo ludzi. Przy okazji, jak gdyby też uratował swoich braci. Przy okazji. Bo gdyby pewnie nie wszedł w tą misję, to może Egipt by się jakoś uratował, przynajmniej częściowo, może tak, ale na pewno nie ościenni, na pewno nie Kanaan, na pewno nie bracia Józefa, przynajmniej na tej drodze. Dzięki jego wyborowi stał się żywicielem Egiptu, zbawcą, dla Mesjaszem, dla wielu tysięcy ludzi. I podobnie święty Józef, dzisiejszy patron, że też stał się żywicielem Jezusa Chrystusa. Dzięki temu stał się żywicielem całego Kościoła. Dzięki jego postawie to dobro może się szerzyć dalej i dzisiaj. Bo słyszymy dzisiaj jako Kościół tę Ewangelię. Józef jest synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki. Ilu może dzisiaj chrześcijan usłyszy to słowo bardzo konkretnie, bardzo tak egzystencjalnie. Nie bój się, bo może boisz się wziąć uchodźcę do siebie. Bo cię to przerasta, bo to nie według prawa, bo się boję, bo to przerasta moje możliwości, bo to nie tak. I może to słowo złamie w nich ten lęk, że nie można się tylko oprzeć o prawo. Ile jest dzisiaj lęku w nas, wszystkich chyba, czy sobie państwo poradzi, skąd wziąć pieniądze na uchodźców, jak to będzie dalej, zbiedniejemy. Na pewno są to wszystko racje jak najbardziej słuszne. Ale w naszym chrześcijańskim wydaniu jest jeszcze ta opcja, którą uruchomił święty Józef. Opcja Boga. Że Bóg stoi za tą historią. Że otwarcie się na tą historię uratowało Chrystusa, uratowało nas wszystkich. Żyjemy dzięki temu słowu, które zostało już zrealizowane przez kogoś. Jeśli święty Józef ma być naszym patronem, to mamy się od niego uczyć. Prosić go, owszem, że jest tym opiekunem w tym znaczeniu, że możemy się do niego uciekać, ale też kimś konkretnym, którego możemy naśladować. Święty Józef sam przeżył gehennę ucieczki. Przeżył to, co przeżywają dzisiaj nasi bracia Ukraińcy. Że ktoś czyha na ich życie. Jest Herod, który zgotował im ten los. Że leje się krew niewinna, dzieci. Józef musi wziąć małżonkę swoją Maryję, małego Jezusa i uciekać. Słowo jest zawsze słowem egzystencjalnym, życiowym. Słowem bardzo punktualnym, na tu i teraz. Inaczej dzisiaj obchodzimy tę uroczystość świętego Józefa, jego bycie patronem nad nami, aniżeli obchodziliśmy ją rok temu. Może nigdy nie będziemy już w podobnej sytuacji. Może to jest to słowo, które nas wzywa do tego, żeby zbudzić się ze snu. Uczynić tak, jak nam poleca Anioł Pański, jak nam poleca słowo, żeby odejść od tego prawa, wejść w tą żywą relację z Panem Bogiem. Nie wiem, co to dla nas, dla każdego z nas znaczy. Bo jest ta historia, w której nie myśmy się prosili. Nie myśmy ją wybierali. To nie nasza bajka. Najlepiej chciałoby się wymiksować z tego wszystkiego. Usnąć i obudzić się na nowo w starej rzeczywistości. Ale tak nie jest. Zbudzimy się w tej rzeczywistości nowej. I na pewno to, co jest tym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii, to jest to, żeby wejść w głębszą relację z Chrystusem. Wejść w głębszą relację z Panem Bogiem. Żeby Jego pytać, co mam uczynić. Nie dać się manipulować tymi wszystkimi wiadomościami, które bynajmniej pochodzą ze źródła Bożego, tylko żeby wejść w tą swoją osobistą relację z Panem.
że to jest ten moment, kiedy my możemy Boga doświadczyć, jak doświadczył go święty Józef. To był ten moment, gdzie mógł dotknąć Pana Boga, kiedy mógł powiedzieć jak Hiob, że dotąd znałem Pana Boga ze słyszenia. Teraz zobaczyły go moje oczy, usłyszały go moje uszy. Dotknąłem Boga. Moje życie się odmieniło. Już nie służę mu jako niewolnik, bo takie są koniunktury tego świata, bo chcę mu służyć jako syn.